Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na wtorkowych, przedświątecznych poczytankach i z tej okazji przygotowałam dla Was pewną niespodziankę. Mianowicie chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak wykonać samodzielnie teatrzyk Kamishibai. Czy wiecie, co to jest Kamishibai? Jeżeli nie, to już Wam mówię. Kamishibai wywodzi się z Japonii. Samo słowo kami oznacza papier. Shibai jest to sztuka, teatr. Inaczej jest to teatr obrazkowy, teatr papierkowy, którego za zadaniem jest zachęcenie widza do aktywnego słuchania oraz wpatrywania się w ilustracje, które przedstawia teatrzyk. W dzisiejszych poczytankach przedstawię Wam przygodę pewnego szaraczka, pewnego zajączka o imieniu August, a na końcu pokażę Wam, jak wykonać taki teatrzyk samodzielnie w domu, używając tak naprawdę tektury, wycinanek, nożyczek, kawałka nitki, guzika, czyli tak naprawdę tego, co mamy pod ręką, możemy wyczarować piękny, obrazkowy teatrzyk. A już teraz zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania opowieści przygody wielkanocnej, którą napisał Jerzy Kierst. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Przygoda wielkanocna, napisał Jerzy Kierst. Znany malarz August Szarak miał far próżnych co niemiara. Pędzli także miał bez liku i plam 1000 na szaliku. Szarak szary był, lecz za to miał paletę przebogatą. I świat widział w barwach tęczy, wielki talent miał, zajęczy. W czas wiosenny, czas skrzydlaty, on malował kwiatom kwiaty, jaskrą farbą żółto-złotą, białą bratką i jasnotą, purpurową tulipaną, gdy się otwierają rano, a fiołką fiołkową. Wielki malarz daje słowo. Gdy zbliżała się Wielkanoc, inne miał zajęcie zając, bo mu kury z okolicy niosły jajka. Kto je zliczy? Każda chciałaby jej jajko. Kolorową było bajką, więc gdakało kur tych grono na niebiesko, na czerwono. Na tym jajku oko pawie, jeszcze trochę je poprawię. Na tym serce, na tym gwiazda, czwarta, piąta, dalej jazda. August błyskał okiem złotym. No i hejże do roboty! Pędzlem w lewo, pędzlem w prawo. Taka praca jest zabawą. Już gotowe jest niebieskie. Zaraz chwilkę niech obeschnie. Już gotowe i czerwone. Zaraz wytrę je ogonem. Patrzy słońce, patrzą kwiaty, wtem huk straszny, jak z armaty. Rzucił pędzle w krzak artysta, no i czmychnął oczywista. Czmychnął August, gdzie pieprz rośnie, dzięcioł śmieje się na sośnie. Roześmiała się Biedronka, rzeka, las i cała łąka. No bo cóż to się tam stało? Co w powietrze wyleciało? Pośród niezapominajek pękło nagle jedno z jajek. Ze skorupek się gramoli lepki pisklak, ledwie stoi. Obok niego drugi, czyli dwaj się naraz urodzili. Ale piórek na nich mało, jakby coś je poskubało. I z kolorem też nie bardzo,
Chyba pędzlem nie pogardzą. Już wołają do szaraka, co wychyla się zza krzaka. Proszę pana, niech pan tylko spojrzy na nas. Ja bym chciał być jak cytryna. Ja też, niech już pan zaczyna. Wrócił August. Stchórzył. Cóż to? Pomalował ich na żółto. Słońce puch im wysuszyło. Już są żwawi, że aż miło. Już są obaj w dzióbkach mocni. Dwaj przybysze wielkanocni. Koniec. Kochani, na ostatnim filmiku pokażę wam, jak wykonać taki teatrzyk samodzielnie w domu. Tak jak mówiłam wcześniej, tę samą scenę można wykonać z tektury, z wycinanek, używając nożyczek, kleju, taśmy klejącej, kawałka sznurka czy guzika. Natomiast karty możecie wykonać również samodzielnie, tak jak zrobiłam to ja. Może nie są arcydziełami sztuki, ponieważ są to obrazki, które wykonałam samodzielnie. Natomiast myślę, że jest to bardzo fajny pomysł na wielkanocną zabawę. Zwłaszcza właśnie teraz, kiedy jesteśmy w domu. Możemy taki teatrzyk wykonać sami i stworzyć takie ilustracje również samodzielnie. I każdy z was właśnie w rodzinnym gronie, wykorzystując swoje pomysły, może stworzyć takie ilustracje. Możecie je malować, rysować, wycinać, wyklejać. Możliwości jest wiele. Tak naprawdę wszystko zależy od waszego pomysłu na te ilustracje. Zachęcam do tego, bo to jest bardzo fajna zabawa, możliwość spędzenia wspólnie czasu, no a przede wszystkim też satysfakcji z tego, co zrobiło się wspólnie. Więc jak najbardziej zachęcam do takiego spędzania wolnego czasu. Więc zachęcam was i zapraszam bardzo serdecznie do obejrzenia kolejnego filmiku, na którym pokażę, jak wykonać taki teatrzyk samodzielnie. Do wykonania teatrzyku Kamishibai będziemy potrzebować karton. Może być to karton po butach, czy może być to nawet pudełko po czekoladkach. Będziemy potrzebowali kilka tych kawałków. Przyda się też linijka, nożyk do tapet, klej, taśma klejąca, oczywiście ołówek, nożyczki, guzik, kawałek sznurka lub tasiemki oraz igła i kawałek nitki. Zacznijmy od zrobienia podstawy naszego teatru, czyli od samej sceny. Więc ja przygotowałam sobie już takie dwa kawałki kartonu. Moje dwa kawałki kartonu mają wymiary 35 cm. Pokażę. 35,5, no 35 na 26. Możecie oczywiście sobie to ustawić tak, jak wam będzie wygodnie, natomiast ja zrobiłam to w ten sposób, ponieważ chciałabym, aby zmieściła się na mojej scenie kartka formatu A4. Dlatego wybrałam akurat taki rozmiar tektury. I teraz tak. Przygotowuję sobie kartkę formatu A4, tak aby, i będę ją teraz odrysowywać, tak aby sobie zrobić taki szablon tego, co będę za chwileczkę wycinać. Więc ja sobie tutaj odrysuję tą kartkę formatu A4. Możecie oczywiście nie odrysowywać kartki, możecie sobie sami to wszystko wydzielić linijką. To wszystko tak naprawdę zależy od was, jak będzie wam wygodnie. Ja to akurat zrobiłam w ten sposób.
I teraz tak. Odrysowałam sobie kartkę. Teraz będę potrzebowała ją wyciąć. Najlepiej właśnie użyć do tego celu nożyka do tapet. Jeżeli nie potraficie tego zrobić sami, możecie oczywiście poprosić swoich rodziców o pomoc. Tak, mamy wyciętą oto już naszą pierwszą ramkę. Pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Podkładam sobie tutaj to pod to. O, i tak będzie wyglądała nasza scena. Ale potrzebujemy jeszcze wyciąć drugą ramkę. Druga ramka, ta z tej drugiej strony, ta, która jest na spodzie, powinna być troszeczkę innych, inne okienko powinno być wycięte. To okienko, które jest pod spodem, powinno być po prostu mniejsze, tak? Ponieważ będziemy kartkę wkładać do środka i żeby ta kartka dobrze się trzymała, to okienko musi być troszeczkę mniejsze. Do tego celu użyję właśnie linijki, liczę to sobie wszystko. Tak oczywiście mniej więcej jak uważam, więc ja przykładowo dam sobie tutaj po 3 cm z każdej strony. Tak samo będzie to dotyczyło góry. Ja sobie tutaj pozaznaczam te punkty, aby je zaraz połączyć. Ok. I teraz połączę sobie te wszystkie punkty. I zaraz będziemy wycinać kolejne okienko naszego teatru. No i ja teraz wycinam sobie to okienko spod spodu. Mamy już przygotowane dwa prostokąty i to będzie tak naprawdę nasze centrum sceny. Bezpośrednio ramki do drugiej, ponieważ musimy do tego celu wyciąć małe prostokąciki z kawałka tektury, która nam tutaj została. Więc ja teraz wycinam takie 4 prostokąty, które posłużą mi do tego, aby przykleić jeden do każdego z boków, przykleić po takim jednym, aby to po prostu wszystko łączyło się w jedną całość. Mamy oto wycięte 4 takie prostokąty. Teraz przyda nam się klej. I te prostokąty będziemy przyklejać do tej większej ramki. W ten sposób. Przykładamy każdy prostokącik do rogów naszej ramki. W ten sposób. I będziemy je teraz przyklejać. Przykleiłam kawałki tektury do każdego z rogów mojej sceny.
Teraz jeszcze musimy skleić zewnętrzną część tych kartoników, aby połączyć dwa duże prostokąty ze sobą. I przyklejamy do tej drugiej części. I mamy przyklejoną już naszą scenę. Teraz, moi drodzy, będziemy potrzebować zrobić jeszcze kurtynę naszego teatrzyku. I do tego przydadzą nam się kawałki również tektury. I ta kurtyna, tą kurtynę zrobimy w taki sposób, że... Sprawdzimy, najpierw wyliczymy, ile nam będzie potrzebnej tektury do zrobienia tej kurtyny. Ona nie będzie się akurat u mnie cała pokrywała, natomiast jeżeli będziecie mieli dokładnie przepołowioną połówkę, jedną i drugą, no to wtedy może zakrywać Wam całość. Ja sobie akurat wybrałam tak, że u mnie nie będzie tej całości. No i sobie tutaj też wymierzę, jak to ma wszystko wyglądać. To jest akurat u mnie koniec moją sceną. Jeżeli chodzi o przyczepienie naszej kurtyny do sceny, to użyjemy w tym celu taśmy klejącej. Możecie użyć do tego takiej taśmy jak ja, czyli takiej dosyć cieńszej, ale równie dobrze może być to troszeczkę szersza taśma. Ja to wszystko zależy tak naprawdę od Was. To samo robimy z drugiej strony. Kochani, spójrzcie, nasz teatrzyk już jest prawie gotowy. Nasza scena, nasza kurtyna już się zamyka i otwiera. To teraz zostało nam jeszcze zrobić uchwyt. Taki uchwyt do przenoszenia, by łatwo Wam było ten teatrzyk ze sobą nosić. I w tym celu również użyję kawałka kartonika i narysuję teraz właśnie kształt takiego uchwytu, który będzie w moim teatrzyku. No i ten uchwyt teraz będę wycinała i tak samo w środku przyda mi się nożyk do tapet. Moi drodzy, mój uchwyt już jest gotowy. Teraz trzeba by będzie tylko jeszcze przykleić do sceny. Więc teraz muszę użyć kleju. Aby przykleić go do tyłu naszej sceny. Przykleiłam właśnie uchwyt. Tak naprawdę nasza scena już jest praktycznie gotowa. Możecie sobie oczywiście ten teatrzyk ozdobić, tak jak według Waszego uznania. Możecie właśnie w tym celu użyć wycinanek. Możecie właśnie wyciąć
z papieru te elementy i sobie poprzyklejać. Możecie ozdobić sobie tak naprawdę wszystkim tym, co wy uważacie i jak chcielibyście, aby taka scena wyglądała. Ja akurat zrobiłam taką scenę w kolorze neutralnym, czyli takim naturalnym. I chciałabym, aby moja scena jeszcze, brakuje mi jednej rzeczy w tej scenie. Chciałabym, aby ta scena właśnie była zamykana, aby łatwo było taki teatr właśnie przenosić. No i też będzie to przede wszystkim wygodne. I w tym celu będzie mi potrzebny właśnie guzik, kawałek nitki z igłą oraz kawałek sznurka. Teraz muszę tutaj zaszyć tego guzika do naszej, przyszyć tego guzika do naszej sceny. Jeżeli nie dacie rady sami, to oczywiście możecie poprosić swoich rodziców. Przyszyty do naszej sceny. Teraz jeszcze tylko pozostało nam zrobić otwór na sznureczek, aby móc zapiąć naszą, zamknąć naszą scenę. I w tym celu będzie mi potrzebna właśnie igła, którą zrobię otwór. Ten otwór musi być troszeczkę duży, w moim przypadku przynajmniej, aby ten sznurek mógł tutaj się zmieścić. Teraz łapię sznurek za dwa końce i wkładam przed otwór, po czym zaraz zawiążemy z drugiej strony, aby nam nie przeskoczył. Właśnie to, co właśnie mówiłam, co mi się tutaj stało. Jeszcze raz, nic nie stało, nic nie szkodzi. Jeszcze raz go przewiążę. Okej. I tak naprawdę nasz teatrzyk już jest gotowy, ale brakuje nam tutaj jeszcze najważniejszej rzeczy. O, nasz teatrzyk będzie się już świetnie trzymał. Popatrzcie. Tego, co będzie się działo w naszym teatrze. W tym celu ja przygotowałam akurat szablony, które malowałam sama. Może nie są to jakieś dzieła sztuki, ale myślę, że jak na pierwszy teatrzyk wystarczy. I zrobiłam tę kartę w następujący sposób. Każdą z tych oczywiście kartek zilustrowałam, pomalowałam według tego, co będę opowiadała Wam w teatrzyku. Następnie na drugiej stronie każdej ze stron umieściłam tekst i Wy możecie oczywiście taki tekst również sobie wydrukować, tak jak zrobiłam to ja, czyli wydrukowałam tekst i go wkleiłam, możecie sobie z tyłu go napisać. Jak tak naprawdę Wam, jak to zrobicie, to tylko jest kwestia tego, co uważacie za stosowne. Co jest ważne, jeżeli chodzi o te ilustracje i sam tekst. Przygotowałam w następujący sposób. Jeżeli będziemy zaczynać, no to zawsze musimy pamiętać, że ta pierwsza strona nasza tytułowa tak naprawdę jest drugą stroną w tekście, tak? Czyli ostatnia strona naszego teatrzyku, w tym przypadku, tak jak jest tutaj u mnie koniec, to jest pierwsza strona, tak? Pokażę Wam, jak to wygląda, bo kiedy ja Wam opowiadam pierwszą historię, przykładowo mamy tutaj akurat tytuł, no to
Przygoda wielkanocna. Napisał Jerzy Kierstak. I ja ten tekst widzę tutaj z mojej strony. Wy tego nie widzicie. No i przekładam. Przechodzę teraz do dalszej części naszej opowieści. No i teraz ja zaczynam dalej opowiadać. Kochani, nasz teatrzyk już jest gotowy. Nic, tylko wystarczy opowiadać.